Dzień dobry, jest mi bardzo miło po raz kolejny powitać Państwa na kanale Info Music. Naprawdę to jest dla mnie wielka przyjemność być tutaj po raz kolejny. Tym razem mam przyjemność, dużo przyjemności dzisiaj, ale jesteśmy na targach Guitar Summit w Mannheim, świetna impreza. Patrzcie, tyle targów się nie utrzymało, a udało się zmontować taką fajną imprezę. Dzisiaj jestem na stoisku Arrow Guitars. Arrow Guitars to jest marka gitarowa, którą również w Lauda Central Europe reprezentujemy jako dystrybutor. Na początek na terenie Polski, później kraje Europy Centralnej, tam gdzie pracujemy już od wielu lat, a teraz trochę chcemy się pojawić w Europie Zachodniej, stąd nasza obecność tutaj na targach. Pokazujemy kompletnie nową linię gitar, odświeżyliśmy wszystkie linie, gitary akustyczne, gitary elektryczne, gitary basowe, to wszystko dostało nową oprawę, nowe kolory, nowe modele, nowe wykończenia, gitary są jeszcze lepsze w cenach, które tutaj wszystkich zaskakują. Powiem Wam, że większość naszych gości, którzy tutaj się pojawiają, mylą się mniej więcej o 1-0, także tak to wygląda. No mamy stoisko, na którym stawiamy na integrację, stąd tutaj może nie wiem, czy to będzie widać, ale mamy świetne piwo kraftowe Trzech Kumpli, także myślę, że znane w całej Polsce. Lejemy je tutaj w ojczyźnie piwa w Niemczech i zaskakujemy wszystkich doskonałą atmosferą. Współpracujemy na tym stoisku również z firmą Elixir, nasi przyjaciele od wielu, wielu lat, więc ci wszyscy, którzy nie wybrali się, żeby odwiedzić nasze stoisko, ani napiją się piwa, ani dostaną darmowych strun Elixira, które tutaj też rozdajemy. To tak trochę śmiechem, żartem, natomiast na poważnie, część gitar Arrowa jest wyposażona fabrycznie w strunę Elixira, więc to jest taki dodatkowy bonus. No, będziemy dużo mówili, powstała nowa strona Arrow Guitars, która już powinna działać od tego weekendu. Będzie się naprawdę dużo działo, zapraszam na stronę, zapraszam do naszych dealerów w całej Polsce, w całej Europie, aby oglądać gitary, bo są po prostu rewelacyjne i na pewno będą się pojawiać na kanale Info Music, także śledźcie bardzo uważnie, subskrybujcie, polubujcie, specjalnie powiedziałem polubujcie, bo dzisiaj trochę tak bardziej na luzie, jak widzicie mój tutaj rock'n'rollowy t-shirt z najlepszym samochodem na świecie dla zespołu. Wiecie, każdy band chciałby mieć swojego busa i to zawsze kończy się na jakimś modelu T. Więc naprawdę łapcie za gitary Arrow, grajcie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce na kolejnych targach lub przynajmniej przed kamerą. Dziękuję.